Udało nam się rzeczywiście w tym roku relatywnie szybko zakończyć, jakby zrealizować plany, które mieliśmy na ten rok. Blisko 800 milionów złotych egzitów, które żeśmy zrobili w zasadzie w pierwszych trzech kwartałach. Zaczęliśmy bardzo ciekawie rok od rekapitalizacji netrisku, to, był, to jest jeden z największych podmiotów w branży fintechowej tutaj w Europie Centralnej Wschodniej, na Węgrzech. Firma zajmująca się sprzedażą ubezpieczeń online. I tutaj, jakby do, do spółki dołączył największy globalny fundusz technologiczny Private Equity, TA. To jest, jesteśmy bardzo dumni z tego, bo to jest taka, taka, no, taka ścisła pierwsza liga, jakby globalna, który dokonał zwanej rekapitalizacji, czyli stał się 75% akcjonariuszem. Myśmy pozostali w spółce na 25%. To dla nas była na ten moment najbardziej taka rentowna transakcja. Dokonana i teraz, jakby to Netflix stał się taką platformą konsolidującą, jakby podmioty z tego sektora w Europie Centralnej i Wschodniej, w Europie. Jedną z kilku tego typu platform na, na rynku europejskim, także mamy szansę, że tutaj wspólnie z TM zbudujemy takiego europejskiego czempiona. Duża, kolejna transakcja, która miała miejsce w kwartale drugim, to było Frisco. To jest lider rynku glosery online, czyli sprzedaży produktów spożywczych online w Polsce. Tutaj właścicielem spółki stał się się inwestor strategiczny Eurocash, nasz partner zresztą biznesowy w, tym, w tej, tej, nasz partner jakby koinwestycyjny w tej inwestycji. Też bardzo udana, też bardzo udana transakcja. To była transakcja funduszu Venture Capital, nie funduszu buyoutowego. Także troszeczkę mniejsze kwoty. Ta transakcja się sfinalizowała w czerwcu. Ja, ja, ja mówię takich głównych transakcji. Do tego było jeszcze sporo mniejszych transakcji. Udało nam się zakończyć naszą ekspozycję w Turcji. Dobrze, bo ten rynek był trudny i jakby wyszliśmy Wyszliśmy z tego rynku i to miało miejsce w kwartale drugim. Sprzedaliśmy spółki Indek i spółkę Tatil Budur. I bardzo ciekawa transakcja, która miała miejsce na koniec sierpnia to była sprzedaż z firmy Prawli z funduszu Internet Ventures. Co ciekawe, ta transakcja wydarzyła się wirtualnie, to znaczy jakby teraz jest trudność, duża sfudżowanie, w związku z tym, że tak powiem e, stratek przeprowadził cały proces inwestycyjny praktycznie online, więc taka ciekawostka, to był taki Venture Capital Exit, one są, one są bardzo małe, ale że tak powiem są jakby rzad, rzadsze czy trudniejsze, więc warto, warto jakby o tym wspomnieć. Także ATEM zaczyna w zasadzie już ścieżkę na egzitów, które były planowane na 2021. Także my rocznie staramy się realizować od 600 do 800 milionów złotych gotówkowych egzitów. Także ATM można powiedzieć, że w kwartale czwartym już teraz jakby pracujemy nad planem 2021, 2021 roku. Dobrze, no bo to znaczy, że jakby to ryzyko naszej, realizacji naszych planów na 2021 rok będzie małe. I tutaj też bardzo myślę, ciekawe, ciekawe wydarzenie. No, kwotowo bardzo duży exit, bo tam też była bardzo duża nasza inwestycja. On może nie jest multiplayowo tak efektywny jak Netrisk. Netrisk miał troszeczkę wyższe wskaźniki w sensie IRR i w sensie tzw. Cash on Cash. Natomiast jakby, ponieważ kwota zainwestowana w ATM jest dwukrotnie wyższa niż. Niż kwota zainwestowana, czy ponad dwukrotnie wyższa, dwa i pół raza wyższa, niż w środku nacisku, to jakby te kwoty absolutne tutaj będą, będą największe. Ta transakcja się zapewne sfinalizuje na przełomie roku. I, no i zaczynamy, że tak powiem, pracę nad właśnie exitami, które no mają jakby są w planie na 2021 rok. Tak? One, my, mamy, my staramy się co pół roku aktualizować taki nasz funnel exitowy, tak żeby nasi partnerzy, doradcy, ale też jakby inwestorzy mniej więcej widzieli nasz forecast, w których latach poszczególne spółki chcemy sprzedawać i i że tak powiem, no, to jest do, na dobre, że, że jakby już w tej chwili pracujemy nad transakcjami na 2021 rok. W tej chwili praktycznie to jest jakieś 5, 6, 7 projektów inwestycyjnych. Oczywiście, jak nam się uda to zrobić w czwartym kwartale, to bardzo dobrze, bo wtedy 2021 rok poświęcimy głównie na, na nowe inwestycje, a nie na kończenie egzitów.